Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie, a to jest, moi drodzy, pierwszy odcinek z serii Construction Simulator 2022. Oczywiście stoimy pięknie, ładnie przed naszą, moją siedzibą, firmą Yerbut, jak yerba mata. I moi drodzy, i mamy tak, zaczynamy od prawej. Biały miś, oczekiwany długo. Później mamy być smęcika, miała być prądowa, ale się zmieniła tutaj. Nie dość, że się zmieniła płciowo, to jeszcze się przefarbowała. No i oczywiście na końcu w kakakasku Badzioszka. Siemaneczko, nie robię. Oczywiście, tak wedle przypomnienia, nagrywamy u mnie, u Badiego i u Elektryka, więc możecie na tych trzech kanałach sobie obejrzeć z każdej innej perspektywy, jeżeli byście chcieli. Linki oczywiście zostawiam pod spodem w opisie, kliknąć rozwiń i tam wszystko będzie pięknie, ładnie i cudownie. Moi drodzy, co żeśmy zrobili? Oprócz tego, że Perez już mnie nazwał wczoraj cheaterem. Tak, nie cheaterem, tylko... No to dobra, cheater, bo zbagowałeś grę. Ostrzeżenie dostałem, ty. No. Jakie? Przeczytaj opis. Wejdź do niego na kanał, to zobaczysz. Dobra, moi drodzy, robimy tak, robimy jakieś sobie zadania, oczywiście, znaczy zadania, robimy sobie kampanię i... No patrz, weź go! Co oni już tu robią? Robimy no sobie... koparkę mi elektryk psuje. Ej, zostaw patrz, to! Patrz. Robimy, moi drodzy, kampanię. Najpierw robimy kampanię na mapie europejskiej, a później będziemy robić sobie kampanię na mapie USA. USA. Zobacz, jakie piękne, czyste niebo nawet, kurde. Tak jest, tak, piękne. I robimy co? Prestiżowe projekty zaczynamy, czy nie? A co, nie? A może być najpierw masz inne? Masz w ogóle coś tam? Jakie awanse ty byś chciał? Jeszcze nie zaczął roboty, on... Ja jestem za tym... Jakieś, kurde, żeby pieniądze trochę zarobić. Ale ja nie chcę awansów żadnych, tylko ja jestem za tym, żeby elektryk został naszym zaopatrzeniowcem. Ty... Ale w życiu. Gaszyna mi do wózka weszła, ty. W życiu. Ty ją przebiłeś na wylot. Ty, coś ty zrobił, ty. Gaszyna jest w wózku, ty. Pa. Ty, na twoim miejscu... A wejdziesz ze mną do koparki? Na twoim miejscu, mordo, to byśmy zrobili tak, że najpierw nic nie wchodzę, bo jestem brygadzistą, wysiadaj... Gaszyna jest w wózku, ty, no nie wierzę. I, moi drodzy, miało być kulturalnie, grzecznie i w ogóle, zobaczcie co tu się stało. Basemencik nie porwał do basementu. Ej, się ode mnie odwal! Trzeba wsteczny co pan naprawił teraz. O, ty, Jeff, prawie, czy działa? O stań, no właśnie, stań, ty! Czekaj, to... ja wstanę do Badiego pojadę. No wejdź się! Ja. O. No i maszyna się uszkodziła. No to będziecie, kurde, płacić z własnych kieszeni. Nie dostaniecie żadnych pieniędzy za... A dawaj hajsy, mi już ubyło 1200. Nie, przenika teraz. Czyli wsteczny nie działa. Moi drodzy, oczywiście prośba do was, wymyślajcie hasła dla Pereza, bo były propozycje, że chcecie z powrotem, żeby kalambury wróciły. Jak się brama otwarła. No. Dobra. Bez zbędnego przedłużania, robimy kampanię, moi drodzy. Tylko teraz pytanie, od czego zaczynamy, bo prawdopodobnie wszyscy będą prawdopodobnie zaczynać od prestiżowych projektów, a my możemy zacząć od czegoś innego. Tak. Na przykład od energii odnawialnej, albo chyba nie. To ja biorę HDS od razu. Ty, najpierw to wykupmy wywrotkę i nic koparki. Nie będziemy wykupywać, bo nie ma za co. No to dlatego zaczynamy normalne zlecenia, no. Jakie normalne? Kampanie, jedziemy kampanię. Dobra, jedziemy, prestiżowy projekt. Droga dostępowa, moi drodzy. Za 328 200. Na trudnym dawaj, nie? Od razu. Tak jest. Co mamy tak? Spotkanie, przygotowanie podbudowy, inżynieria dróg, prasę drogowe, budowa dróg, odprawa na zakończenie. Gdzie to jest? A ja też mogę coś wybrać? Pokaż kontrakt. Jeszcze kontrakt? Nie, poczekaj, teraz możesz. Brakuje autoryzacji dla tej operacji. Proszę skontaktować się z odpowiednim personelem. Czy będzie potrzebna koparko ładowarka, bo nie wiem, czy ją będzie. Dobrze. Będzie potrzebna. Materiały. Materiałów tak? Nie będzie potrzebnych, ale dobra. Najpierw to musimy, moi drodzy, iść na budowę, nie? Za 1300 metrów. O kurde, daleko. No to kto tam ma pojazd, to niech jedzie. Chociaż nie, ty, pojedźmy wszyscy, jak mamy dwa pojazdy. Czy już pojechaliście, dziady, jedno? Ale nie można do koparku ładowarki, nie można wejść chyba. Ja tu jestem, chodź, możesz sprawdzić. Czy możesz wejść jako drugi? Basement gdzie ty jesteś? A gdzie ty? A tam jesteś. Ja jestem na bazie. Dobra. Ja będę jechał z pieskiem.
Powinno teoretycznie móc wejść, ale wiesz jak to jest, nie? Czekaj. Uuu, basement. Dobra, jadę. Ślisko dzisiaj. Tylko zgaś światło, bo mi po oczach świecisz. O kurde, ale nie rzucaj mną, ty. Czekaj. Możesz G. Czy nie? Czekaj, G, czekaj, bo to nie ten klawisz. Wszystkie miejsca w maszynie budowlanej są zajęte. Panie kierowniku, ja nic nie chcę mówić, ale... Już? Ale ten pana kierowca tej... No patrz, mi też zniknęła kategorii... kasa, faktycznie. Ty był, wiesz, jakby musił... Kategorii C, to proszę kurczy pana... Kurczycy, ty. Ja nie wiem. On wymusił na mnie pierwszeństwo. Czekaj, nie ruszaj się. O, czekaj, stój, opuść tą łychę na dół. O kurde, blaszka. Żebym się, zagapiłem się trochę. Widziałeś ten znak, nie? No. To były światła. Ale zagapiłem się trochę. Teraz, czemu tak w kółko jeździsz? Nie, kurde. Ręczny się zaciął. Ty nie mogę. Nie mogę. Na prawo. Ty teraz. Wyjdź i jeszcze raz wejdź. Czekaj, no, wyjdź. I teraz spróbujam na maksymalnie łychę na siebie. Auto się zepsuło, ty. O, podjedź do przodu trochę. Może ją cofnij. Kurde, nie cofło. Ale ja. Dobra, to wejdź, ty się tapnij. Dobra, to ja się tapnę, a wy jedźcie. Szybka podróż. I dobra. Jedziemy, moi drodzy, jedziemy porozmawiać najpierw z panem. Szybka podróż mnie kosztowała, ty Jerego, ty. Nie, 69. To nie jest moja kasa, tylko to jest firmowa kasa. Pap. Szybka podróż, 95, ty. Ej, co oni mnie tu, ty? Ja muszę to jakoś zablokować, żebyście mnie tu... Auto się zepsuło, ty. Online, jak to zrobić teraz, żeby was tu... Wymagania, hasło, załoga. Auto się zepsuło, but fajnoga, ty. Dobra, ja rozmawiam z inwestorem. Ryzykanci, mogę zablokować, ale o co to będzie, jak zablokuję? Proszę, ma się stękę dialogowa. Nie chcę. Tak, chcę. Ja nie chcę, tam nic nie ma. Stękę dialogowa, oczywiście, że chcę. Ja mam tu do gadania, posłuchajmy. To jest fajne, nie? Że to jest cicho, daj posłuchać. Zobacz, jak on ma piękną różową koszulę. Ja tam go nie słucham, po angielsku mówię. No to się ucz. No ja jadę w tym czasie. Odkryłem sorry. I recently spared no expense and bought the expensive I've been wanting to put up a luxurious hotel complex there for a long time now. An oasis of tranquility for the affluent. And you have the responsibility of carrying out this project for me. Unfortunately, I'm still missing the last part of the access way to the actual construction site. So, the first step is to finish that. No, to Grażyna, dawaj wyrównywarkę najpierw. Jaką wyrównywarkę? Przejazd na czerwonym świetle, stówę. Który to zapłacił? Ja raz, przyznaję się. Przez przypadek. Pierdziele. Ja raz, no. No weź spychacz, bo muszę tutaj... Jaki spychacz? Jedzie ku parku ładowarka. Czekaj, bo teraz trzeba zobaczyć, co on tu nam będzie powiedział. To usunięcie, a później ubijanie. Ja mogę walec wypożyczyć. O, no to, bo... No ale co... Jeden kupiłeś, ale nie ten, co trzeba. Cicho. A to teraz, żeby na przykład zobaczyć, to teraz co ja mam zrobić? Gdzie to mam? Mapa? Aha, bo to mapa zlecenia, tak? No, jeden zbiera i ładuje na pakę drugi, a ja już kupuję tobie walca, walec drogowy, znaczy wypożyczam. To ci mogę wir przywieźć. Dostarczysz go ten, czy bo co, bo nie no, wiem. No poczekaj, bo jeszcze go nie kupiłem, no kurde, wszystko naraz oni chcą, ty. A to ja ci wir przywiozę, ty. Wiecie co, ja wam, najlepiej to ja bym kupił wam łopaty, nie? To by było najlepsze. Ale ode mnie, kuźwa, ja tylko jadę grzecznie. Jak na razie jestem najmniej konfliktowym twoim pracownikiem. Walce ziemne, dobra, czekaj, który jest najtańszy. Wszystkie są te same. To ja ci żwir przywiozę, Jerry, co? Nie, nie chcę, że tego żwiru mi nic nie przywoź. Ty masz go wywieźć, a nie przywieźć. Pierdziele. Ja mam tu z nimi, kurde, ten... Mam się z nimi tu... Czekaj, gdzie jest ten tabor, szefie, kurde. Tylko jest problem. Jaki znowu? Jak tu do was wjechać? Było... Sprzęty były zatankowane. Ktoś tam barierki wysunął? Sprzęty były zatankowane. Były... Ale nie wiem, czy wiesz, mój samochód też jeździ na ropę. Prywatny. Powiem ci tak. Kierownik, ten man, którego masz... No. Nie wiem, czy on jeszcze będzie zdatny po jego zużyciu.
Kurde, to nie dostaniecie ani złotówki z tego. Ty, no co? Ja no właśnie, odwal się! Jak póki to tylko nam zabierają. Jedziesz tam, no zbierają. Dlaczego zbierają? Jeszcze nie zacząłeś pracować, już kasa zabierają. Dwa czerwone i plus parę stuczek było. No, no i plus parę stuczek. A wiesz ile kosztuje naprawa ciężarówki? Nie wiem. Prawda. No. Bynajmniej jeżeli nie ma warsztatu wykupionego. A co ty chcesz ode mnie? Trzeba wyrównać ten teren. Dawaj tą łychę i będziesz zbierał to. No, ej, każesz się zatrzymywać. Ja mogę jechać na każdym czerwonym jak chcesz, nie ma problemu. Masz szybką podróż, tycu. Ale to są koszty. Chciałem zaznaczyć, że jak parką ładowarką tylko 4 dychy mogę jechać. No to chyba taniej jest koszty na szybką podróż niż koszty na stówę na czerwone. Już nie mam, jestem blisko. Cześć, zaraz Perez będzie za zakrętem. Aż pójdę na górę, zobaczę. Przynajmniej jeżdżę przepisowo, jak nie tak jak niektórzy. No teraz jadę tylko 20 na godzinę. To wy się tu wyłączyli, żeby mieć więcej FPS-ów, tą mgłę wolumetryczną? Tak, tak. Mgły nie ma. A jak tu co tu porobić? Od razu jakby lepiej. Ale teraz jak słońce wstaje, to jest 6 rano, dawaj Perez do roboty. No, ty powiesz, że o 6 zaczynasz. No, ty jaki klakson, kurde. Klakson nie wyscha, nie? A tu jak się silnik wyłącza, trzeba wysiąść? Tak. Chyba to sobie wysiądę, żeby paliwa nie marnować, jak się wysiadało. Enter? G jak guzik. G jak guzik, no. I nie można tego zmienić, to jest najgorsze, nie? Muszę sobie wyczyścić mój walec. Ktoś tam tita, ty, o jedzie co parka, patrz. Ty, i ty jak i ja przejechać? Przez barierki. Ty, a czemu ja mam kasę, jak sobie go zdjąłem? Ty mogę przez te barierki przejechać, czy nie? Możesz. Ty nie z tej strony przyjechałeś, ty. Co za ci... Nawigacja mi tak pokazała. Po krzakach jedź. Jasny ciul. Co tu się dzieje? Ty, a wy też słyszycie te gołębie? Tu ćwierka coś. Coś mi tutaj jest. Liście spadywują. Ty nie trąbaj, tylko zbieraj to na wierzchnię, widzisz? Jak zbierać, jak widzisz barana? To jest wszystko na czerwono, weź tu równej, bo... Szkoda czasu, ty. Kasa leci, czekaj. Jak tu był ten klawisz, ten tabulator? Nie, to był UL. Do czego? Do tego czerwonego. Nie, kurde, dobrze, że stałem, bo byś tutaj walec. Jasny gwint. Co tu się dzieje? Zbieraj to wszystko i na ciężarówkę ładuj. To Jerry, bo to może... To jak... Może my gdzieś pójdziemy na flaszkę, czy coś gdzieś dalej. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby ci... koparko to zbierać. Ale wiesz, on nie będzie mógł zbierać tego, nie? Będzie, koparko będzie mógł. O, zobacz, zbiera już coś tam. Patrz, gdzie są te. Zbiera. Nie, bo na czerwono wszystko jest cały czas. No jak nie, zbiera. Bo to trzeba koparko zebrać, a nie tym. Ale jak ja ci koparką ci wykopię. No i dobrze, i masz wykopać. Daj mi jakieś uprawnienia i ja tu wezmę jaką większą maszynę trochę. Żadnych nie dam ci uprawnień, bo mi kurde nakupicie. Ja nie mam pieniędzy na razie, żeby cokolwiek. No jak zarobimy 300 tysięcy na tym zleceniu, to wtedy co się jakąś maszynę kupi, ale nie ale te. Tego. Ale my to będziemy zbierać 3 odcinki tę ziemię. No to spieszy ci się gdzieś? To prawda. Ty, no dawaj. Nie wiem, że jakiegoś suma dostanę. Podnieś mu tam bliżej, niech on nie wjeżdża z tego. Jeszcze. Oj, pardon? Ja pierdziele, nie? Masakra. Stój! Ty masz koło przebite. A ty, Perez, rozłóż sobie koparkę i zbieraj koparką to. Ty, niby zdjął kaskę, jak weszłem na plac budowy, to od razu mi się założył, nie? No bo na budowie możesz być tylko w kasku. Mówię, rozłóż koparkę i koparku zbieraj. Nie trzyj się na mnie, bo się będę jąkał. Nie denerwuj się, to nie na środku. Jasne. Wykopię mu dziurę jak chciał. Ty miałeś zbierać, a nie kopać. Podobno pracujesz na koparce. O, zobacz, już masz zielone, widzisz? Powinieneś sobie kopać o tutaj, patrz, jełopie, ja ci powiem. Tu powinieneś sobie kopać kawałek tej dziurki tutaj, tak o wyrównać, żeby później móc wjechać tym sprzętem, no.
Backspace, jak chcesz zresetować. Taki, taką rampkę sobie zrobić. Czy ja nie mogę grać normalnie? Muszę backspace'y? No. Oczuj się. O, paradas. Musisz sobie zrobić taki wjazd, żeby później tam wjeżdżać. Nie, but fajnego. No, no mi tam będzie staw ucięty, bo... Mogę na chwilę coś zobaczyć? Mam. Proszę bardzo. Teraz? Dzięki. Proszę bardzo. Nie, weź taką drugą koparkę, albo weź taki ten, ładowarka się to nazywa, taki spych czy coś takiego. Spychacz. Taki ten, jak się to nazywa, takie do spychania, takie ten ziemi. Równiarka. Badi tak nie zrobisz, bo ona nie dojdzie do końca. A, to tu nie mogę nic nie, zobaczyć. Nie, jeździć to ci nic nie da. Ale mamy 2% już mamy zrobione. Ty. No bo tam kopnął tą dziurę, o zobacz, tu gdzie tu teraz przejechał i zobacz, już zielone jest, to widzisz? O tu, o tu gdzie no jest to. To widzę, no to tam jest dziumnięte, no. No bo tu jest, było kopnięte, no i trzeba tak delikatnie pokopać trochę. Żeby było ciekawiej. Bad, jak się wziął za robotę, to zaraz będzie wykopane. Dwa razy przejdzie i będzie wykopane. Gdzie but u mnie? Tylko nie wysypuj, tak, to było w konstrukcjonie tamtym. Żeby nie było tych, wiesz, tych takich, jak się nazywało te? Stalagmitów i stalaktytów. Spokojnie, tutaj nie będzie. Góry Badiego. Masakrewa. Co tu się będzie działo, to aż się boję. No ale co prawda, Jerry, jakbyś wypożyczył ten spych, byłoby lepiej. Odjedź na razie. Wziąłbyś ten spycharę czy coś takiego? Nawet nie widzę tych maszyn, bo ja widzę tylko te, co mamy, tylko te, co masz, nie? To dobrze chyba. Ciężko chwyta tutaj w ogóle. A nie możesz tego obniżyć? Albo przechylić tą myszkę na dół bardziej? No to jest na maksa przechylone, więc już nie mogę. Aha. Może se koguto załączyć, coś tam. Weź, Jerry, wypożycz to. Niestety, Jerry, twój plan misterny... O, już jest szybka podróż, ty. A to Jerry się przeniósł. Tak, do sklepu przyjechał. Spycharka jest... Ja, jako Grażyna przyjechała. Ty masz nawet żółte gąsienice. Co ty to masz za model, ty? To jest kat. Ja pierdu. Ty to największą żeś wziął? Nie, najtańszą. Ona jest najtańsza? Najtańsza to jest te małe gówno. Nie. Najtańsza jest Kejsa, Jerry. Co ty tu masz żółte gąsienice, bo ci tekstur brakuje, albo co? O, no. Teraz tylko nie za głęboko, ty. No jedź, bo to nie będzie głęboko. No, do samego końca. Dobra, trzy razy przejdziesz i będzie gotowe zaraz, ty. A tam któryś tam koparku niech zbiera tą ziemię, tam na ten. To wyszło poza budowę, to znikło te tekstury, nie? Ale Jerry, jedź od samego początku. No jadę. No i to, że zgarnął tam po te barierki i gotowe, jeszcze, nie? Jeszcze. Spokojnie, wyluzuj. Don't worry, be happy. Tylko asfaltu nie zerwij. No, no. A ty, Perez, bierz tą koparkę i jedź tam i zbieraj tą ziemię. To zjem. W pół do dziesiątej, dobra siadanie jest. O, teraz. I w końcu zielone się pojawiło. I tak pasek po pasku tam do końca. No i gotowe, nie? Jeszcze... Z tego guto załącz. Koguta? A nie kurę? A daj. No, może być. Rozumiem, że nasza firma idzie w modelę kata, tak? Perez, ty miałeś tam jechać, a nie tu stać mi na środku i przeszkadzać. Tylko zjem. To wyjdź z maszyny. Jest 10 już jadę, już. Już. No nie, stoisz, bo ja ani do przodu, ani do tyłu, a to trzeba robić. Samo się nie zrobi, pieniądze lecą, kurde, czas leci, czas to pieniądz, nie wiesz o tym? Jest 10 śniadanie. Dokładnie. No, jest 10 śniadanie, ja pierdzielę, ale sobie wziąłem roboli, no nie wierzę. Masakra.
Ty, nie chodzi, kurde, o... Ja tam czekam, aż, kurde, ty to zrobisz. Najważniejsze, etap w robocie to jest siadanie. No, no. To prawda. Prace ziemne, najwięcej będziesz miał prac ziemnych. Ale jak się rozpędził tą koparką, ty. Po tych kolejnach, nie? Bieraj to, bo trzeba to wywieźć. Nie mogę, zahaczyłem się. I stój tutaj, w tym miejscu, bo ja inaczej tego ci nie zbiorę. Dawaj teraz tutaj, Jerry. Tak jak jedziesz, wyrównaj się. I dobra, i do przodu. Ty, ale Perez, co ty robisz? Bo ja się tak zastanawiam, co ty robisz. Te kolejne ci zbieram. Ty miałeś tam pod barierki się podstawić, rozłożyć i koparką zabierać, a nie jeździć. Koparka nie służy do tego, no zrozum to. Koparka służy do kopania, do zbierania zwierzy łycha. Spytaj się, kurczę, kierownika, czym jeździ padromą. To co robi? Ale koparku by ci to szybciej zajęło. Znaczy szybciej byś to zrobił. Dokładnie. No. Ty, ale patrz. No, no nie robię, ale ty mówisz bardziej, że ta jest większa. No się zgodzę, łycha jest większa, ale zanim on to cofnie, zbierze, podniesie, wysypie i tak dalej, to on by 10 tych łyżek normalnych zrobił. A ja mu spycham, zobacz, że wszystko mu spycham w jedno miejsce, żeby miał łatwiej. Rozstawia się w jednym miejscu i zbiera elegancko. No i gotowe już jest. Koniec pracy ziemnej. Oczyść prac budowy. Wysyp to Jerry cały. No nie mogę. Ja już wyżej nie mogę cię podnieść. Jedź do przodu. No. I... O! Ty musisz być na niższym poziomie, inaczej ja tego nie mogę wysypać. Oj! Patrz to! Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Dobra, oczyść teren budowy. Już się skończyło. Chodź, wykopiemy mu jeszcze jak chciał. Nie wykopiesz już nic. Zobaczymy. Zgarnie chyba tą ziemię, nie? Nie wiem, zaraz zobaczyć. Ten ma żółte gąsienice, no nie wierzę, nie? A jaki kat ma gąsienice? Halo? Co? Dalej jest oczyści plac budowy. No tak, no ale to... Nie, poczekaj, zaraz. Może ziemię. No proszę, masz, będę się kopał. Żeby chociaż na paliwo było, nie? No ja wsiądę i popatrzę, jak Perez sobie radzi, ty. Stanął 5 km od tego dołka. Na łyżce nic nie nabiera. Mam. Nie pierdziel. Coś tam jest. No i wysypał. Czekaj, muszę się ja nie mogę, Perez, chociaż ty się nie przyznałeś, że ty masz uprawnienia do koparki, nie? Dorwał się do koparki jak szczerpaty do sucharów, nie? Tak ładnie się zbiera tą łyżką. Jeszcze dwa razy i będzie pełny. Mogę cię tu wysypać teraz? Nie, to trzeba sprzedać tą ziemię. A są dwie opcje sprzedaży. Albo sprzedaż taka tańsza. Czyli od razu z samochodu ci znika. Albo sprzedaż droższa, trzeba jechać do żwirowni. No na wyrównie będę, bo i tak muszę tam ziemię, muszę ir zabrać. To buguje się coś. Nic się nie buguje, tylko... Kamień. Tak, kamień. Dobra, syp dla tą ostatnią łyżkę no, i jedź do tej żwirowni, nie? Czy będzie spych jeszcze nam potrzebny, czy nie? Czy mogę go już oddać? To dobrze, już nie będzie. Prace ziemne się skończyły, to już nie będzie. Później będzie potrzebny nam, będzie dwa razy potrzebny nam na pewno wał. Ale trzeba jeszcze koła umyć, bo drogi brudzę. O, zapisywanie, coś tam 700 coś tam ubyło. No, w walce sprzedałem. Nie w walce, tylko tak. Znaczy, o, nie można wysiąść jak się jeździ, ty. O ja. Wszyscy siedzą, muszę nie. Perez, wyjdź na chwilę z koparki, albo Buddy, wyjdź na chwilę z walca. Moment. No to Perez wyszedł. Dobra. Weź tu samochody wyłącz na multiku. Tak, wyłącz. I co jeszcze? Frytki do tego. No. Co wymyślił, ty, wyłącz. Elektryk.
Co jest? Jak jedziesz do żwirowni, stop na stację i kup mi dwa hotdogi. No jestem właśnie. Kup mi dwa hotdogi. O, tak, buddy zrobił mi jaka, buddy zrobił mi jaka. No nie wiem, zapytaj się może, Jerry, też coś. Nie chcę żadnych. Postęp w osiągnięciu, jak własną kieszeń, 15 na 25, nie wiem, co chodzi. A, odkryte stację benzynową, aha, dobra. To elektryk dla mnie osiągnięcie robi, dobra, odkrywaj. Ty, a ty do tyłu też walcujesz? Też do walcujesz, nie? Co po chwilę, no koszty paliwa, na prawa maszyny 2000, no. Kurde. No. No. Na stacji benzynowej naprawiał? Tak. No. No tutaj nawet jak jeździsz, to się samo psuje, nie musisz się dobić. A ja wam, moi drodzy, powiem, jak to się stało, że Perez mówi, że ja szczitowałem, kurde, sobie grę. Już wam mówię, moi drodzy. Wiecie, co zrobiłem? Kto oglądał live'a, ten wie, kto nie oglądał, ten nie wie. Moi drodzy, odblokowałem sobie kredyt i sobie wziąłem kredyta, zanim jeszcze kupiłem firmę. A teraz, żeby odblokować kredyt, to trzeba mieć już poziom ulepszenia S. Bez tego poziomu ulepszenia nie weźmiemy tego. Po prostu wczoraj weszła aktualizacja, która to naprawiła. A Jeremu się udało i ścitował grę. To no. Co po chwilę tę kasę wydaje? Przejazd na czerwonym świetle. Widziałeś? No nie widziałem, na to się pytam, bo nie no, widziałem. No, elektryk jeździ na czerwonym świetle, no. Przejazd na czerwonym świetle, no. Ale masz stację odkrytą. No, i tak, moi drodzy, to wygląda, że teraz, żeby wziąć kredyt, to trzeba najpierw zrobić te ulepszenia. No, a mi się udało to zrobić wcześniej. I dzięki temu nie musiałem robić żadnych innych tam wyzwań. Jedno tam jakieś tam zleconko na właśnie przewóz. Nie. Tak, budowa parku, ja też go zrobiłem. Nie. Ja nie robiłem, panie, żadnego nic tam ten. Wysypałem trochę ziemi po drodze. Musiałeś kopać i te drzewka tam wstawić. Pamiętasz? No ale to było w tym wstępnym, to było w samouczku jeszcze. No tak. Nie, no jak musiałeś zrobić te... Jak skończyłeś ten samouczek wszystko i tą firmę musiałeś rozwinąć. To robiłeś wtedy te drzewka. No ale to był ten pierwszy etap. Jezu święty, no nie wytrzymie, no. Nie chcę nic wam gadać, ale mi ziemi ubywa. To jeździ wolniej. A pierdziele. Nie zarobić coś na... A gdzie to się wysypuje, Jerry? Strzałka do góry i strzałka tam, w górę. Tam, gdzie się pobiera z boku. Podnosisz kipę. Tam, gdzie masz ziemię, żwir i tak dalej, tam jest taka kratka jest jak w farmingu. Aha, dobra, widzę. I tam się wysypuje. Ty, 63 godziny właśnie się pytasz? No, właśnie. Game crashed. Ty, patrz, a jakie tu zdjęcie, patrz. Czyje to? Nie masz zdjęcia? Tu, tu jest, kurde, jakiś ten. A to jest ten, co ci firmę przekazał. Hope. Kolega. Hope. No. A wiecie, że z pierwszej osoby też można grać, nie? Zmienić sobie kamerę? Wiemy. No, to tylko dobrze, no dobrze, że wiecie. To jest ten, jak Hope, tak? To ja biorę żwir w takim razie. Tylko czemu to nie jest po ten, po polsku? Powinno być po polsku, oszukali nas. Zniknęło. Co? Co ci zniknęło? No czekaj, wyślę ci screena. Gdzie ci zniknęło? No nie mam już tego plakatu, co ty miałeś. O tym Hope'ie. Czekaj, zaraz ci wyślę zdjęcie na Messengerze. Proszę bardzo. Dostarcz żwir. I rozprowadź żwir. Ej, to jednak ta trzeba będzie to wyrównywarkę chyba mieć też. No koparką wyjedzie, nie? A no patrz, Perez nie ma, tylko cień został, ale jaja. Ale jaja. O, teraz jest! A teraz jest! O, ale komedia. Panie kierowniku, twój brygadzista oczywiście wykonał swoją robotę. No to czekamy teraz na żwir od elektryka. Mam jechać przepisowo, czy nie? Tak. Oczywiście, że tak. I nie gubić, i nie rozwalać. Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzie ty gdzieś... Ty... O, tu pojechał. Wziąłeś ten żwir? Ale mam 89 tysięcy. Ja nie wiem, czy sobie wywrotki nie kupić. Nie, lepiej kup jakieś maszyny. Niż pojazdy. Wiesz, no, o co mi chodzi. No właśnie. Na wynajem. No wiesz, inaczej, nie. Koparki na razie kupować nie musisz. No na pewno nie. 80 na 100 mam przejazd. Padromy też nie. Jakiś dźwig, co Bady ci mówił. Laptopa. Jak laptopa to wypożyczasz na placu budowy. Jakąś tę, nie? Jakąś dużą ciężarówkę do ścian.
To ja jak już ten, to myślałem, żeby pompę kupić pompę T, pompa ja, będzie. Betoniarkę. Ja to myślałem, żeby kupić ciężarówkę i do tego jakoś tam naczepę ładną, jedną czy tam drugą i żeby było. No inaczej, jakbyś chciał kupić teraz walca, no to wiesz, że musisz mieć to, nie? Nisko podwozie. No. Nie, walca możesz na budowę jechać. A wiesz, że nisko tą poziomówką też możesz kudę te przewozić. Towary wozić. No. No wiem, wiem, czytałem wczoraj. No i na, a ciekawe, czy by się zmieścił i walec, i ta koparka na tą nisko podwoziówkę. Nie wiem. Tak myślałem, żeby właśnie ciężarówkę kupić i naczepy, to by było lepiej. Dobra, może... niż maszyny. Ale jakaś maszyna by się przydała, tak? Widzisz, wypożyczasz teraz. I na pewno wywrotkę, bo tam trzeba jak ziemię gdzieś tam kopać i tak dalej, trzeba brać i sprzedawać. No tak, jak chcesz dużo ziemi kopać, no to wiesz, ja ci nakopię, nie powiem, że nie, ale to potrwa. To tą dużą trzeba... Trzeba tą na gąsienicach taką festo tam kosztować. Nie, to się fajnie kopie, chłopie tam. 200 tysięcy kosztuje. Robiłem, nie wiem czy tu gdzieś, czy jest, są zlecenia, które już były zrobione. Kierownik, czwarta się zbliża, Fajrant. Dawaj. Opa, te przepisało będę jechał, minus 100, a nie? Nie zauważyłem, bo się ty, ale przypiło. Pamiętasz, patrzcie, to musieli też to naprawić, bo zobacz elektryk, pamiętasz jak ten, jak żeśmy grali na live'ie, to ty przejeżdżałeś i nie płaciłeś tych mandatów, nie spadało. Nie pobierało kasy. No. Elektryk jak będziesz jeździł, to jak z tym żwirem, to jedź i po prostu powoli ten do góry podnoś, żeby to jedź do przodu, wtedy rozprowadzisz to równomiernie i zaliczy nam zadanie. Nie, bo to trzeba jeszcze rozprowadzić spychem. Nic nie trzeba rozprowadzać. Trzeba. Zobaczysz, że nie. Zobaczysz, że trzeba, bo ja tak robiłem. O, no chyba, że tak. Trzeba i powolutku potem... wysypywać i linię za linią. Trzeba jeszcze walcem, no, trzeba się to potem mówić. Walec nie? Mamy, stoi, kurde, czeka na siebie. Ty, a o, czemu, ty. Ty, czemu ty jedziesz z wysuniętym dźwigiem? No, nie, normalnie złożony jest sobie. Gdzie? Hak wystaje, ty. Połamał się hak, ty. U mnie jest złożony. A u mnie, ty, ale jaja, są trzy części, nie? Dobra, jeszcze, nic nie szypiesz. Jak ja ci mam wysypać na takim wielkim terenie tak mało żwiru, ty? Jedź. Jedziesz kilka razy. I jedź do przodu, jedź do przodu. Powoli. Niż zaliczę powoli. A może ja to tyle teraz próbuję, co? Tu zrobię. A ja ci perę zaraz ten. Może stół, może uda mi się stół zrobić. Czekaj, elektryk, stój tak na chwilę. Tu muszę jechać, to żeby to tu całe obsypać żwirem, to tu trzeba 5 razy przejechać. Patrz, Perez, sobie zobacz. A ja wrzucę jeszcze te same zdjęcie na ten, na pushbacka, żebyście zobaczyli, że to faktycznie tak jest. 9%. Ty, ale głupie jest to, że nie możesz wychylić bardziej łychy, nie? Jadę po drugi transport. No to nie musisz jechać, możesz. Ile, czekaj, stój ten elektryk. Ile zapłaciłeś za tamten żwir? Aż nie mogę, zahaczyło i nie mogę. Nie wiem, za ziemię dostałem jakieś 2800. No spróbuję to zrobić. Ale za żwir ile ten wziąłeś? Też tak mniej więcej. A no to dobra, to. Za żwir dostał 2800. No. Proszę. Jak za żwir? Za sprzedaż, za kupno, tak? Nie, za sprzedaż tej ziemi tam są. No to żwir czy ziemia, to się zdecyduj. Ale z tej ziemi, co ja mu ładowałem, dostał 2800. Ale ja nie chcę teraz ziemi, tylko ja chcę żwir. A weź teraz kup całą ten wywrotkę tej żwiru. Ale nic nie robisz, te mordo. Dalej jest 9%. Co? Ale gdzie mam kupić? Jak mam kupić? F. To w łyżce, nie? Ciśnij F i tam masz napełnij i wybierz żwir. No właśnie chcę. Mam reset, a napełnij jest faktycznie, ty. No 7800 kosztuje. Bo tu pisze. Dobra, to jedź tam do żwirowni. 7800, piasek 5800, ziemia 4700 kosztuje, a pusto na zero jest. No bo mogę też wysypać też tak na... Też dobra, to jedź tam i tylko spojrzyj, ile za ten żwir ci pobiorą, nie? Na pewno będzie taniej, nie? No, tylko że ciekawe, taniej. Z jednej strony taniej, a z drugiej strony czerwone światło, a paliwo, zniszczenia, to nie wiem, czy to będzie tak taniej. Ja mam 10%. A ty na łyżce masz jeszcze. No. Nauczałem na łyżce i już nie masz. I buguję grę.
A nie ma bliższej tutaj żwirowni gdzieś? Nie. A bo jest, tu... ale tam w mniejszych tych... Aha, bo tu, bo tu Margery tu ma nieodkryte nic, dobra. Ja mam tutaj co mowę, miałem wkrytą tutaj wszystkie te wichajstry, miałem... Powiem ci tak, powinieneś wywrotkę kupić tą większą. No, dlatego mówię, że chcę najpierw właśnie chyba kupić tą wywrotkę i to by było najlepsze rozwiązanie. Ona będzie miała 23 metry kwadratowe, a... Sześcienna. No to a po ile jest ta wywrotka? No, a żebym ja to wiedział, po ile jest ta wywrotka? A możesz kredyt wziąć, czy nie? Nie, nie chodzi o kredyt, zaraz ci powiem, po ile jest ta wywrotka. Wejdź do sklepu. Która? Bo jest kilka wywrotek. Nie, nawet tą pierwszą, lepszą wywrotkę, na przykład... Zawsze możesz wypożyczyć przecież za 3000. 120 tysięcy kosztuje, a wypożyczenie 2400, nie? I każda wywrotka... Tylko powiem ci szczerze, że wypożyczenie tu się już nie opłaca, jak Jerry chce kupić na przyszłość. No dobra, no ale na przykład... No to bierze masz kredyt i kupuje maszyny, no prosto, no ja my go spłacamy, no tak jak w życiu. Ty, dobra, a teraz mi powiedzcie tak, dostaliście jakieś pieniądze na konto, czy nie? Na razie nie. Ja mam 89 453. Bo to są firmowe. To są firmowe pieniądze. Tak. My prywatnych pieniędzy nie mamy tutaj. No dokładnie. Jak to w sumie to fajne. Masz finanse, no. Nie? I kapitał twój w tym momencie, nie? Na tydzień. Inaczej. Jerry, jak elektryk sprzedaje ziemię, nie? Masz. No. Nawet, zobacz, ty masz swój, nie? Kapitał, transfer do profilu był jeden. Zobacz, i na przykład Grażyna, obecny stan konta, nie widzę twojego obecnego stanu konta, nie? Widzę tylko swój na przykład, nie? A na przykład twojego nie widzę i tak o, jeżeli na przykład kredyty, możesz, ja mam odblokowany pierwszy kredyt, nie? Że 250 tysięcy mógłbym wziąć, nie? Bilans na razie, no panie... No coś tam strykło, jakaś kasiora, tylko nie spojrzałem. Przegląd. Na razie nie masz nic, na przykład firmowy ten, bo przegląd będzie po 7 dniach. To akurat mam na miesiąc. Masz na rok i na tygodniowy przegląd, nie? I na przykład mógłbym przelać pieniądze, nie wiem, tobie i wtedy wpisuję, na przykład te, jak ja mam u siebie. Ty, no niby ja wam poprzelewałem po jednym tym, ale czekaj, 6 sekund. No, czekaj, a ile masz teraz na koncie? Coś tam było. Nam po jednym. Ile masz na koncie? Czekaj. Ile mam na koncie? 2. To 2. 2 cebuliony tylko masz? No. Transfer do profilu. Minus 1. Ja też miałem minus 1. Chcę ci przelać pieniądze, tak. Musisz kliknąć. No nacisnąłem tak i nic się nie stało. Na razie chcę ci przelać. Ja nacisnąłem tak i nic się nie stało. Nie, co to jest? Dobra, olać to. A to zaraz ciemność będzie. No. Patrz na kasę teraz, Jerry. 6549. No i mi pobrało to jeszcze 6549, no, konta. No i mi też. To z głównego pobrała. Tak. Z głównego. Ale tu nie ma prywatnych kont. Co? Tom. To ja nie widzę prywatnego konta swojego. Firma, panie. I no, finanse. Tak. Firma i finanse, no. Finanse. I przelew masz, pieniężny. I tam masz konto. Przelew pieniężny. Masz konto osobiste. No to wszędzie u każdego mam zero. I obecny. Tak. No właśnie. Aha. I masz... No to ja mam, no. No to czekaj. Tylko mam konto osobiste, okej. Okay. Obecny stan konta? 6571. No. I proszę bardzo, przelewam wszystko Jeremu. Przyjąłeś? A skąd ty miałeś 6000? A nie wiem, no skąd ja mogę wiedzieć? Nie mam pojęcia. No i ty masz teraz tu. I teraz ja ci dałem i ile ty masz na koncie, Jerry? Czekaj, przeglądam. Ale nie na prywatnym, tylko na firmowym. Możesz sprawdzić, czy nie? No, 6573 cebuliony. Na prywatnym? No, na prywatnym, no. Na Grażyna. A możesz to przerzucić teraz, kurwa, na firmowe? Pewnie tak. No to przerzuć to na firmowe i będziesz miał 5, 7, 3. Płać. Poszło. No.
6500. No tylko skąd ty miałeś ten? No nie wiem, no skąd ja mogę wiedzieć, no ja pierdzielę skąd miałem, no nie wiem. Zabrałeś. No, ukradłeś. Kredyt wziął ty, on... Nie, no ja nie wziąłem kredytu, no po prostu miałem, no on to ziemię spieszał konstrukcjona tamtego wziął, co babi... Ja pierdzielę. Masakra. Nie wiem skąd miałem, no Jerry, ja pierdzielę. A ile możesz kredytu Jerry teraz tak wziąć, hipotetycznie? No, pewnie za 250 tysięcy. Nic, bo musi firmę ulepszyć, nie? Dobra, no, ten stół. No to jak może wziąć ten kredyt? Stuba będzie za mandat, bo za późno zahamowałem. Ty, a później ten, trzeba będzie asfaltówkę jeszcze wziąć. Dlatego mówię, no weź ten kredyt i kup parę maszyn podstawowych. Ale ten asfalt możesz wywrotką przewozić też, bo ja przewoziłem w dwójce wywrotką też asfalt. A tu jest specjalna do asfaltu, zobacz. Ja wiem, że jest specjalna, ale jak możesz wywrotką przewozić, no to chyba, że tutaj zmienili, że już nie możesz. Ale ja normalną wywrotką przewoziłem asfalt, mordę. No i dobrze, no i kup kuźwa tą wywrotkę. I teraz kup tą wywrotkę, co chciałeś. Najpierw to niech żwir tutaj dostarczy. Jadę już. Tylko na szablon muszę zacząć, będzie stuwa mandatu zaś. Misiu, przebij się do tego, po tą, nie wiem co tam Jerry kupił. Jedź do żwirowni. Poczekaj, no jeszcze nic nie kupiłem, na razie kredyt wziąłem. Spokojnie, bez nerwów, za szybko. Panowie, ogarnianie firmy to nie jest takie kurde jak ten. To nie jest już Construction 15, nie? Tak kosztuje 120, o, tak kosztuje 115, ale nie, na europejskiej będziemy grać europejskimi maszynami. Czyli Szymanami, albo czyli Szymanami. Ty, a ta zwykła wywrotka to wozi tylko ten, a asfalt nie wozi chyba. Nie wiem, ale ja mówię ci, w 15. Bo tu jest druga wywrotka do asfaltu oddzielna. Ja wiem, w dwójce normalnie kupiłem wywrotką, albo, a i tak wywrotkę będziesz potrzebował, nie? No jedną wywrotkę kupiłem, to kto tam chce, to może... No ja już się tapam. Może sprawdzić, czy weźmie kurde asfalt, może sprawdzić, tak? No, może wziąć trochę i kurde później to sprzedać, kurde dalej na żwirownię ten asfalt. Nie musi brać całej przyczepy, tylko załaduje, nie wiem, 2% i sprzeda to zaraz i będziesz wiedział. A mi się ja w dwójce mogłem przewozić asfalt, bo też przewoziłem asfalt, bo nie kupowałem tej specjalnej z zamkniętym burtą, nie? Tak się zastanawiam, czy drugiej wywrotki nie kupić, a tego flaptopa sprzedać. Tyś flaptopa kupił? Nie z flaptopa, Jezu, no tego, flatbeda. No. To z HDS, będzie nam potrzebny do materiału. Masz ciągnik z HDS-em. I kupisz większą platformę. No tu właśnie o tym właśnie... A możesz kupić wannę? Nie ma wanny tutaj. Nie ma wanny, nie ma. Szkoda. Właśnie o tym tu... Ale ty, ale jest taka też jakby... Tylko nie wiem, czy ona się naczepa. Towarowa jest z burtami. Towarowa, ta duża, z burtami? No. Ale ona to... ma mały ten, to już... Jeżeli chciałbyś, to już najlepiej ci kupić na naczepa towarowa... Aha, tą, bo wywrotkę będziesz miał, a tutaj możesz naczepę towarową kupić. Tylko tak, man z HDS-em kosztuje 125 tysięcy, a naczepa niskopodwoziowa 45 tysięcy. To by jeszcze nam starczyło. Ale możesz kupić tam naczepę z podjazdem i te towary też możesz tym przewozić. No, są dwie. Jedna trzyosiowa i czteroosiowa. Dobra, przywiozłeś wie, który chętnie je tam rozgarnie. Masz 40 tysięcy. No nie wiem, twoja firma decyduj, kurde. To tu będzie 125. Zostaw to. Jerry, nie rób jeszcze tego. No. Kup inne maszyny. Poczekaj, spłacimy ten kredyt, będziemy myśleć o dalszych inwestycjach. Kupiłeś na razie wywrotkę. No i dobra, no dawaj to i przyjedź z tym żwirem i tyle, no. No mam przestrzegać zasad drogowych, czy nie? Twoja firma. Twoja firma, ale ja płacę. Dobra, dawaj, jedź tam szybko, bo zobaczysz, not nas została, a my mamy ile? 20% żwiru tylko, no zasypanego. No bo trzeba to rozprowadzić jeszcze. To już rozprowadzone jest, panie. O co ci chodzi? Przez kogo? Jak to przez kogo? Przez misia kogo? Przez rozprowadzone, co ty, kurde. Po to jest ten mały, ten pierdołek i on się rozprowadza ładnie, samo. Pakujesz do dołu, maksymalnie. Agregaty już włączone są? Same się włączają, no. No włączają się same, myślałem, że trzeba podejść i włączyć. No właśnie chciałem podejść i włączyć, ale... Weź te mandaty wyłącz, trochę zaoszczędzimy. Nie mam mandatów, nie ma grania. No to prawda. Proszę, Jerry. Światełko? Może być elegancko. A ciekawe, jak wyjdę z maszyny, czy światło zgasną? Nie. Nie. Ale było 20 na 18, ktoś kurde, no bo chciałem roz tego i się
się zepsuło. Wysypałeś poza drogę, tak? No, przejazd na czerwonym. Stuwa. O nie, ja jeszcze ani razu nie przejechałem. Ja dwa razy. Jerry gadał, żeby jechać, jak powiedział. Chyba do 20. Elektryk będzie miał nową przysypkę, czerwone światło. Później przyjdzie, kurde, temu. Ty to zamiast bez meci to mandacik powinien być. No, no właśnie. Jak krzywę na następną grę. Dobra. I co, miałem sprawdzić? Asfalt, tak? No. Czekaj, muszę go znaleźć, bo nie wiem, gdzie on tu jest. Przed tobą jest. Pisze asfalt. Taki niebieski logo jest, taki lewo. Ja. Nie jest napisany asfalt. Ikonę masz dzbanie jeden. Masz tekstury niskie, to nie widzisz. Może. Masakra, co tu się dzieje? Ten materiał nie może zostać umieszczony w maszynie budowlanej. Dać funkcję maszyn i przygotuj odpowiedni proces. Co? Poczekaj, buddy. Jeszcze raz. Ta maszyna nie jest przystosowana do wożenia tego materiału. To zmienili. To widzisz, to dupcia blada. To trzeba być zakup materiału. 6 tysięcy poszło. To zmienili, panie. To zmienili, to nie będzie działać. Czyli do asfaltu trzeba inną ciężarówkę. Inną ciężarówkę, moi drodzy, do asfaltu trzeba. Co? Wziąłem to elektryk! Wysypał cały towar, ty. To była barierka. Niewidzialna ściana. O, tu będzie do asfaltu. Ty, a właśnie, a czekaj, bo za to mają... Zobaczymy, ile kuwa zgubisz żwiru dzbanie kuwa podczas jazdy. Ty, no to jeszcze jedną do asfaltu trzeba będzie i tak i tak kupić. Jedną do tego, jedną do tego. 10700, widziałeś ty? Co? Maliera. Mój żwir kosztował 10700. No ale ty masz więcej na... Ej, tu idzie zamknąć, u mnie. To zamykaj. No właśnie, patrzę gdzie... Ty. A nie wiem, czemu? Są te rolki, ale nie idzie. Bo to musisz wysiąść i nacisnąć G na burcie. No cisnę E, G. Nie ma właśnie. G? Musisz wyjść z tego i na burcie nacisnąć G. Nie ma tego. Ktoś nie wierzę. Dałeś się, kurde... Zabezpieczenie ładunku. Ale na boku jest ta rolka, wiesz, ta plandeka zwijana. Ja, no jest. Ona jest, to nie jest znakiem, że możesz się... Ty masz tekstury niskie. Ty, buddy, lepiej popatrz sobie, zobacz, jaka piękna droga mleczna tutaj jest, ty. No to fakt. Niebo ładnie wygląda. A ty, faktycznie. Ta tekstura jest. Ja ściągam kask, bo poddaję się. Koniec roboty do domu. Nie wierzę. Ja... Ty, ej buddy, a ty słyszysz? Ksiądz cię woła. Jest tu może tempomat? Nie, właśnie. No, stówa następna na czerwonym. No, ale z drugiej strony Jerry kazał wyjechać. Dobrze, nie kazał. Dobrze, że wziąłeś ten kredyt, bo chociaż na nam taty zarobimy, nie? Bo robotę to ciężko, nawet to najprostsze, a ty chciałeś te konkretne elementy. Ale to trzeba było może zacząć od tych... Najłatwiejszych, wiesz, wykop dziurę i dostarcz towar. No. Za 16 tysięcy. Na kontrakty może trzeba było właśnie. Ja jadę i znika mi żwir. No super. Ale ja jadę 5 na godzinę. Ty. A ja żebym jechał 60 i mi znikał, to jest 60. Zaraz ten gościu, co nam zlecił ten, to zaraz będziemy karę umowną płacić, że się w terminie nie wyrobiliśmy. No, bo to 3 dni będzie zlecenie robione. Też tak myślę. Jak ty 5 na godzinę jedziesz, Perez? Tam bo z górki było. 35. Ta na pewno włączyłeś, kurde, silnik? No tak. Ale znika mi towar, nie wiem dlaczego. No bo za szybko jedziesz i nie zakręta. No nie jadę szybko. Jadę 40 na godzinę. Ty, to żeby wziąć drugi ten, drugie zlecenie, to trzeba rozbudować firmę. No tak. Na M. No my, no. A dwa takie same można wziąć? Będzie wyścig? To siedzie. A żeby na M, to trzeba mieć 1 000 000 na koncie i 12 maszyn. No to tak akurat w 2040. O, na M maszyn, półtora, do płatności odsetkowe 5 tysięcy. O, proszę. Zajebiście.
5000, kurde, mnie będzie kredyt kosztował. Mam czerwone światło, co robić? Jedź na po przeciwległej stronie, pod prąd mówiłem, omijaj korki. Jak ci się zapala czerwone światło, to omijasz. Faktycznie. No. No, patrz, widzisz, jak elektryk ładnie ci idzie? Wysypywanie? To jest głupie, że masz tą plantekę i nie możesz przykryć towaru, no? Dobra, zobaczymy. Weź to rozprowadź, ty. Co? Weź to rozprowadź. Jedź po następne. Masz się bardziej przejść teraz ty, bo mi się już nie chce jeździć. Wiesz, się przejedź, kurwa, tam. Żeby trochę też każdy popracował trochę, bo Buddy będzie tylko stał i się patrzył. Znaczy, nie, ja walcem jeździłem tutaj. Tak, ale na początku. Moja kochana wdeczko. Szkoda, że ten. Nie ma tutaj... A tu się gwizdać nie da. Ty! Wiesz czemu mi znika? No. Jak jedziesz pod górkę, to wysypuje. Ale jaja! Jadę pod górkę, masz inny kąt nachylenia i towar mi znika z paki, bo wysypuje go. Musisz ładować mniej. No. Nie mogę mieć pełnej ciężarówki. Ale masakra, ale tego leci. Jak? Możesz ładować pełno? Nie. Masz... Jadę 20 padli na godzinę, jest taki przechył... To jedź tyłem. Jedź tyłem. Jest taki przechył, że ratuje mi wszystko. Zobacz. Ty... Człowieku, mówię ci. To trzecią drogę tutaj zrobił. Co ja mam na to poradzić? Mówię, jedź tyłem, ty. Ja już tu na to nic akurat nie poradzę. Ja nie wiem, mordę. Zniknęło tak 1/5 tego, co miałem, nie? Na samym początku. No, chyba chciałeś powiedzieć 3/4. Nie, 1/5, bo nie widzę, no, tu na tym pasku żółty. Ułamki były kiedyś w konstrukcjonie, Jerry, nie? No, coś tam było kiedyś, no. Ty... Ktoś... Wszystko leci na tył, no i zobacz, co się dzieje. Ty trzeba pogasić w tych maszynach prąd, bo aku wysiądzie. Bo musisz ten zakryć. No nie idzie zakryć właśnie. Jak nie idzie? Pod menu kołowym. Jestem na pewno, mam tylko światła, na pełni. To weź opróżnij. Ja mogę stąd automatycznie napełnić. Ja nie muszę jeździć po świetle. Możesz, ale tego stoję dwa razy drożej. No dobrze, no i mam tylko na pełni, reset i kamera i światła. Nie mam, zamknij, zrozum to. Tylko, że jak on, wiesz... Nie mogę tego przykryć. Dobra, tylko, jedź. Że tutaj jak napełni, to ma na przykład dwa razy drożej, a jak pojedzie tam i to pół wysypie taniej po drodze, to i tak jest taniej, nie? To wychodzi na to samo, nie? No bo mówię, no kurczę, tak jest przechył do góry, że... Drugą drogę zrobił, nie? Gra Biały Miś przyjechał, ty. Grażyna Biały Miś. No to dużo ci nie brakuje, troszkę tam. To mamy dopiero 40% dopiero będzie. Teraz trzeba jechać do Pereza do domu, zobaczyć, gdzie ten żwir, nie? No. Ten poza drogę zaraz wysypie. Tak może być, że tam nazbierane nie wiadomo ile, nie? Zapraszamy na kanał Lampel. I do dziewni sobie. W międzyczasie. Pozdrawiamy Nestora. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Napiszcie, czy wam się podobał pierwszy odcinek. I zobaczcie, ja nawet mandatu nie dostałem, a dojechałem do źródła. Ja też nie dostałem. Gdzie? To już dwa albo trzy razy tam było. Stuwa. No to u elektryka. Ja nie dostałem ani jednego. No to co, mam jechać na pewno? Napełniaj tutaj, dawaj tam. Pewnie musimy to skończyć. Ile tu jeszcze tych etapów zostało, kurczę? Dwa etapy. Ubijanie i droga i później 12, rozmowa. 13, 13, ty, ale... 2000 więcej. Ty, ale to droga, to trzeba asfalt jeszcze kupić. No asfalt 20, 17 tysięcy będzie cię kosztował. Ale to chyba asfalt to będziemy kłaść już chyba w kolejnym odcinku, co? Ubijanie żwiru. Pierwszy musi być skończony, dobra. No to dobra, to będziemy robić aż się nie skończymy, tak? No my się szybko skończymy, jak tylko wykończymy.
50% jest. No jak będziesz kupował na miejscu, no to tak. No ale tylko jest 2000 drożej, jak kupujesz na miejscu. No. A paliwa nie spala? No. Asfaltuj obszar na placu budowy, a następnie gubi. Asfalt jest zrobiony żwirowny. Odprawa na zakończenie. Akceptacja placu budowy. Ty, no to ja mam brać ten żwir, czy nie? Bo ja nie no bierz, wiem. No bierz. Bo jak żeś... patrzę, że pizgacie tutaj na szybko, no to... Jak żeś już zajechał, to już bierz, nie? Ale możesz się przesiąść potem, nie? Bierz już, no. A wiesz, że tam jest taka, jak jedziesz, nie, na wywrotce, jak nasypujesz w piecielu, to jest taka żółty znacznik. Do tego znacznika jak dochodzi, no to... No tak. Ale więcej nie nasypiesz. Tak. Ale nie, Badi, to jest żółty znacznik, wiesz dlaczego? Bo później podczas zwiększania tych swoich możliwości i tak dalej, możesz więcej nasypywać do tych ciężarówek. I on dokończy się tam do tego kółka, do końca dojdzie. No to teraz nawet ci może dojść do końca tego nie. kółka. Nie. Tylko tam, gdzie jest ta żółty ogranicznik. Musisz rozbudować te umiejętności, jakieś tam... No. Profil. To jest, panie kolego, już ci powiem, gdzie to jest. W poziomach ulepszeń, no. Następny poziom 15% dostaniemy. Tylko nie wiem, kiedy to się kupi, a to chyba trzeba jakieś zrobić tam... Pojemność nie, i sypkich, tu masz, no. 15%. Więcej. Aha, bo to wiadro to jest kopanie, a sypkich to jest 15% to jest więcej. Pojemność asfaltu 15%, szybkość dźwigu, lekkość betonu, fitness, to możemy posłuchiwać. Oszczędna jazda, suficie i interesy. Dobra, Persi, ty już kupiłeś i to ostatnio rozsyp i tyle, nie? Co ty zrobiłeś za 40 tysięcy? Ja nic. No kurde, miałeś 189, a teraz ma 149. No żwir kupił. No żwir przecież kupuje. Za 40 tysięcy? No jedna wywrotka to chłopie 20%, a kosztuje ponad dychę, nie? Co ty kurde? 12 tysięcy żwir kosztuje, tylko ma, on ma większą 12. łyżkę. 12 tysięcy moja kosztuje, no. Zapełnienie paki. A i tak nie jest pełna. Tu FPS-ów coś mało jest. Już więcej Perez nie kupuj na razie, dobra? Dobrze, ale jeszcze mam, nie? No to rozsyp tylko to i resztę zobaczymy tam, jak bardziej ile tam nazbiera. No ja już wracam na spokojnie, w mieście już jestem. To ty masz żwir masz na łyżce? Tak. Na zdrowie. Dzięki. O, to z tych górek sobie jeszcze zbieram. Ty, biały miś pod wiaduktem jest narysowany. Biały miś pod wiaduktem jest narysowany. Pierdzielisz. No kurde, nie chcę mi się cofać. Czekaj, no szkoda, bo do ciebie wyjechał. No cichu, zobaczysz. Tutaj koło stacji benzynowej jest wiadukt. Ale nie będę mu robił szybkich podróży, bo chyba koszty go narażą. Bo za chwilę nam ten, bo za chwilę będzie drugi szykta, będzie już po duszu stoi już jest ty. Już dojeżdżam. Parę metrów pod górkę już podjeżdżam do domu. Zieloną pineskę widać ten, jak mu się wysypuje żwir. Mówię, to jest głupie, powinny być te, nie? Masz łyżkę dżery pełną. Wiem. Powinny być te szybko. Te firanki do zasłaniania, nie wiem jak to się nazywa, te plandeki. Dziadki. Plandeka. Dziadka na towar sypki. Ty wyłącz te długie, bo mnie oślepiają. Chyba słońce. Gdzie tu sypać, panie? Ty? No tu gdzie ja stoję, jest nienasypane. Tu jest nienasypane. Tu jest góreczka, gdzie stoję, chodź. Aha, jak se V naciśniesz, to piszę, gdzie jest, tam jest na czerwonym, gdzie czery jeździ. No. Tam, gdzie jest czerwone, to trzeba dosypać, tak? Czy coś takiego? Tak. Czerwone jest cały jeden bok tutaj. No, i tu trzeba dosypać właśnie. To u czerego tam więcej jest.
Ale 90 tu nie ma, także chyba do pełna trzeba tak idealnie wysypać, wiesz? No to idealnie nie, no ale tak wiesz, tak, zapisywanie gry. A jeszcze 4%. Dobra, Buddy, dokup jeszcze trochę tego żwiru i tutaj wysypiesz te w tych rogach, tylko nie kupuj całej przyczepy, nie? Dawaj se masz, ja ci wyjdę, to se sam wykup, bo tam nie będę chciał, czy przysypię, czy coś. Pełni żwir. Ja, czekaj. Tu jest taka górka PS-u. Masz takie górki, ty, mordo, weź. Ale to i tak nie starczy tyle. Aha. Ja ci to ubiję taka... od razu. To jest taka większa? Nie, nic nie ubijesz teraz, bo... A dupa, ty, całość się nas ten kupuje. No dobra, trudno. To sprzedaj, będziesz mógł sprzedać tę resztę i tak, tak, z kabiny i... Dawaj. Już odjeżdżam, już. Jeszcze 2%. Jeden. Jeszcze 1% biorę. Uno momento. Już. Dobra, stąd. Usuń wywrotkę i... No właśnie. Teraz ubiję. Jak chcesz. Bejsmę. Od wywrotki sprzedaj chyba resztę żwiru. To się przyda, nie? A nie będziemy musieli... Możesz dodać do składu, no ale... Jak dodać? Żwir do składu dodać? No, już tam chyba wszystko wydałeś. Do magazynu. A to trzeba chyba jechać na magazyn i wysypać. No, weź to chyba sprzedaj do bazy, na nie razie, więc... Na razie trzeba opitolić, bo tu... A, bo tu jest plac budowy jego, kurde. Pusto, za 2634. Ale dziady, co? A kupiłeś za? Tak jeszcze. Bo jak chcesz napełnić troszeczkę, tylko to musisz do żwirowni się przenieść, tam musisz napełnić... Ty, ale no właśnie, bo to weszło w aktualizacji. Nie, no bo tak. Wcześniej też. Nie. Wcześniej było tak, jak paliwo tankuje, że jak przytrzymasz, to jak trzymasz, to ci się tankuje, jak puścisz, to przestajesz tankować. No. I tak było. No. I tak samo było z nasypywaniem, że jak napełniałeś, to i mogłeś... To samo. No nie, bo się cała ta wywrotka od razu nie napełnia. No bo kupujesz ale... tutaj. No. Na żwirowni musisz trzymać, Jerry. Mhm. No dobrze. Bo my byli, a ty nie. No nie, no. Ja tam dzisiaj nie byłem. Tak jest. Tu się z tobą zgodzę. No to co, to dzisiaj będzie taki... No. Paliwa mam jakieś 1/3 baku. No, to ja wiem. I stan techniczny, tak bym... 2/5 zeszło, nie? Dobra, trzeba teraz tak, wypożyczyć kolejne pojazdy, bo to... Przenie się teraz na plac budowy, bo nie mamy platformy, szczególnie tą do wypełniania asfaltu, to ja sobie nią pojeżdżę. Tylko asfalt, żeby mi ktoś dowiózł. Asfalt się dowiezie. A te kosztują kurde po 300 tysięcy i ja nie mogę. No, to te frezarki też. Co? Ale za to z frezarków, jak tego to sprzedajesz właśnie ten stary asfalt, to też dostajesz trochę pieniędzy. 15 tysięcy bodajże za całą tą wywrotkę dostajesz. Bynajmniej w dwójce. A teraz to nie wiem. Widzisz, w dwójce taką wywrotką, jak jeździł... Ty, a my za teraz... Poczekaj, a my teraz dostaniemy kasę za ten, czy nie? Za zadanie, za kawałek zadania? Za każdy etap tak, jest za pieniądze. Za każdy etap masz pieniądze, no. A, dostaniemy. Jak odblokowujesz ten interesu, coś tam, to dostajesz jeszcze bonus, nie? No ja właśnie pierwsze co, jak na singlu gram, to właśnie ten żyłkę do interesu odblokowuję ten umiejętnościami. Już no mam drugi. To jest bonus, nie? Że za każdy jakiś tam dodatkowe, za każdy etap dostajesz, czy pod etap dostajesz trochę więcej pieniędzy, nie? I expa chyba. No i expa to dostajesz za coś innego tam.
Te 30 tysięcy tylko zostało, na mandaty nie będzie już ty. No właśnie widzę, że 30 koła zostało. Mandatów nie będzie, dobre, dobre. Teraz tak, to... To od razu jak dostaniesz, czekaj, dostaniemy za zadanie to, nie? Powiedzmy, kończymy to zadanie, to od razu spłacaj 200 kurde tego, nie? A ile w ogóle za to zadanie dostaniemy? 300. Ale to nie, to poczekaj, bo to tak nie działa. No. Znaczy nie dostanie 300, bo do tego odlicza się materiały, odlicza się to. O. 247 za coś. Oczyś plac budowy. Basement uciekaj. Basement uciekaj. I ten, i możesz oddawać z tego. Co, walca? Walca. Bo już walec nie będzie potrzebny. Będzie potrzebny, ale ten drogowy do asfaltu później. To działanie nie jest możliwe, powiedzieć się znajduje. Który tam siedzi w walcu? Wypadł z walca. Elektryce po prostu. To wypadł z walca. No chciałem wyjechać na trawę chociaż, nie? Dobra, walca już nie potrzebujemy. Tu. Wylej asfalt, ubij asfalt. Tu. Tu i teraz trzeba zrobić tak. Tu. Jasny gwint. 13 tysięcy. Ajaj, 100 tam, za 100 coś było. O kurza stopa, ty, co to za wywrota jest? Meller. But fajna noga. Tylko teraz tak, czekaj, bo ja tobie tam muszę nasypać buddy, nie? Tak, musisz do tego sprzedniego leje już się tam. A ty będziesz jechał do przodu czy do tyłu? Ja jak ty będziesz? Do przodu będę jechał. Otwórz dupkę. A z tyłu nie, tu nic nie otwierasz. Podjeżdżasz tylko i wysypujesz tak jak wywrotką. Poczekaj. Ja muszę się ustawić. Dobra, ole mi idzie. Hamulce nie działają, ty. Że pewnie się zmarnowało, Jerry, bo to wiesz, że tutaj koszty, nie? I teraz do góry i syp. Albo spacja. No i co, jedziemy powoli? Ty, nie, wysyp i do końca wszystko. Ty nie musisz tu być. Ty nie musisz być, możesz mi wysypać do pobrzegi. To krzycz ile tam. Wal śmiało, asfaltu trochę idzie. No ale to ja nie chcę, bo tu nie wiadomo co, idzie asfaltu i co, zużyjesz cały albo nie zużyjesz całego i co wtedy? No oddasz ten, oddasz. Razem z maszyną. No ale to już chyba ja nie dostanę zwrotu, nie? To nie. No właśnie. Nie, dostanie. Nie dostanie żadnych strat, dostanie tylko ten, za ile sprzedał, tyle dostanie. Więc nie wprowadzaj w błąd, przyjacielu. Dobra, proszę bardzo, masz do pełna. Ty, ale fajna ta ciężarówka do tego, do asfaltu. Jeszcze takie nie widziałem. Ty, Jerry, a sprawdź, czy możesz z tyłu stanąć. Bo z tyłu są dwie konsole, widzę. Gdzie z tyłu? Bardzo za tą maszyną, gdzie ja siedzę z Vadim. No już idę. Takie dwie konsole są. To dwóch może kierować? Nie, no tu dwóch może siedzieć w tej maszynie. Bo jeden pojechał w lewo, drugi w prawo, może się za nimi. Ładnie. Wstać mogę, ale wejść nie mogę, tylko dwie osoby mogą ten. Dobra, weź wyporusz mi ten, bo nie mogę się poruszać. Co? Ten walet, to ja walcem pojeździł. Drogowy walet? No, trzeba ubić to przecież. Bo inaczej, tym nie drogowy, tym zwykły nie ten. A weź się. Ja nie mogę, no, jakie koszta, ty. No a i ten, czekaj, i ty... Czekaj, dojadę do końca pasek, to se ktoś później wjedzie drugi a to czemu pasek, się zaczął od środka, ty? Nie, ja chcę po prostu wyjść, bo ja siedzę. No to wyjdź. No nie mogę, maszyna musi stać. I patrz, asfaltu nie ma. Cały asfalt, Jerry, poszedł. Gdzie poszedł cały asfalt? No zobacz, z przodu, nie masz już nic w tym leju, co mu wysypywałeś. Co ty chodź gadasz? Tu. Czekaj, bo kurde, wynajmuję maszynę, aby ciągle tu... I ten chce to, ten chce tamto, ten chce jeszcze co i... Ja pierdzielę i weź tu się dogadaj z nimi. Co już nie ma? Jak to a nie puste ma? Puste jest. Nie, jest tam trochę jeszcze. Nie, jest tam trochę jeszcze. Już żeś wszystko rozwalił i... No. Jedź, wysiadaj ten. Wysiadaj i idź sobie potem walec. Najpierw trzeba to zasypać. To dopiero 40% jest. Nie załadowały mi się tekstury gry. Czekaj, ten, buddy, czekaj, ja ci tam dosypię. Dobra, ja się tylko ten, ja to sobie możesz podjechać.
No ty możesz jak z przodu sypać mu, a on będzie sypał. Nie, bo ja, tutaj ta maszyna to nie jest taka łatwa w powodzeniu. A ty masz tam coś jeszcze, Jerry, w środku? Bo tu nie widać tego. Bo ty masz taki ten. Ja mam z burtami, bo tu parę szyków tam co się zakrywa, nie? Szybka podróż, 200 się zapłacił. Ja zawalcam. A bo ty masz taki kieliszek do wysypania. No, taki magiczny. Ja już ten środek mogę ubijać, buddy? Dobra, nie. ja już jestem pusty. Możesz, ubijaj, dawaj, bo na godzinę ten lecą. Po prostu, buddy. Konia są ci poboczek. Zapłacił. Ty, chcesz jeszcze asfaltu? No będę chciał, bo jeszcze jeden pasek. Braknie mu chyba. No już za chwilę będzie pusto. Nie wiem czy ona do końca dojedzie. No jadę do końca. Oj. Już, pa, ty. Te omijaki, ty. Jak w farmingu. Tam zabrałem, tam omijaki jak w farmingu, ty. Musi być miejsce na... To będzie ta kanalizacyjna. Masakra. Słuchaj, to jest polska droga. 3D dziury mogą być. Trzeba kończyć. Nie, zaraz zakończymy etap i będzie koniec. I to jak będzie... się na szybko włącza walec? Trzeba w to kółko wchodzić, czy jest jakiś guzik? Tabem chyba. F4. Dobra, ty wyje. Sypię pełny? Do końca? No sypię do końca. Sypię, no bo i tak ci nie starczy. Dobra. Ja mam pół maszyny i... To dużo tego asfaltu się tam mieści, ty. Ale omijaku, mieru, badi, kuba. Ty, ale jakie ślady na ulicy zostają, patrz, widziałeś? Po bocie, nie? No. A tu, że żwir wysypał, to coś ten żwir jakieś ciulaty jest, jak ziemię zostawiasz. Bo to był brudny żwir. Możliwe. Ten już walcuje jeszcze. Ten tu. Aj, będzie sztuczka, no co zaraz. Ty robisz? Zaraz będzie sztuczka. Sztuczka magiczka. Ty, no ale nie można się kurde odwracać. No nie można. Trochę szkoda. No w kabinie w środku, nie? Aha. Dobra, to mamy 3 ciężarówki, są nasze. Jeszcze tylko dla Pereza pompę trzeba, nie? Nie, ja nie pompuję. Fajna ta maszyna. Ja nie pompuję. Ja jestem koparkowy w swojej brygadzie. No, widzieliśmy, twoje zdolności dzisiaj koparkowe się nie sprawdziły, więc musimy cię przerzucić się do pompy. Nie, ja jestem koparkowy i koniec, kropka. Jeszcze nie jesteś nowicjusz, kurde, jak na razie. A ty co? No, wszyscy jesteśmy nowicjusz. No. O, ma ten bardziej. Panie kierowniku? Chcesz sobie ktoś walcem pojeździć? Nie jeździłem już bardzo. Ty, a zostało ci tam asfaltu trochę jeszcze, czy nie? No, powiedzmy prawie pół tego. Zbiornika? To na następną drogę będzie, ty. Kurde, dobra, to wysiadać z tego zwozu, to ja ją zwracam, nie? Masz, to byś musiał... A da się opróżnić właśnie ten? Nie wiem. Wysypać, wejdź do środka, zobacz na tym menu kołom, czy da się to opróżnić, czy jakoś tam wysypać, czy coś tam. Mogę to sprzedać za 1054. No to sprzedawaj, no. Nie, no to byś musiał wziąć... To byś musiał wziąć zadanie takie z drogą, żeby ten asfalt wykorzystać, nie? Ale nie mogę wziąć drugiego zadania, a to jest maszyna wypożyczona. Możesz oddawać. Możesz zostawić tej maszyny potem na już na dłużej? No mogę, ale muszę płacić za to. Koszty są duże. Muszę płacić za każdy dzień. Oddawaj. No już, no to oddaję. Za każdy dzień, a dopiero się zaczął, nie? No, dopiero się zaczął. Jak się dopiero zaczął? 13. Pierwsza. Obiad. Dawaj jeszcze pasy, trzeba będzie narysować tutaj, elektryk. Piłeś coś dzisiaj? No. Bierz pędzla i ogień. Będzie pierwszy kawałek drogi.
3 herbaty i 2 piwa. Każdy ma swój kawałek drogi. To jakie omijaki ty. Kawałek podłogi. A teraz zobaczymy, co się stanie. Nic, przejechał cię. Wgniódź się w asfalt. Przeleciałem. Oczyś plac budowy. Ty, jakieś gęby tutaj wyszły, ty. Trzy mordy i walec. Game crashed. Twój poziom gracza zwiększył się, otrzymujesz nowy punkt umiejętności. Porozmawiaj z inwestorem. Jak ty dostajesz nowy ten, a my tak mało, że mi... 13 tysięcy 130 ekspa. Dobra, cicho, bo gadam tu z inwestorem. Oddaj walet. Czekaj. O Jezu, oddaj to, gadaj tu, zrób tamto. Pierdziele, to taka robota. Pomyj tą scenkę i gramy dalej. Nie. Tak, chcę rozpocząć scenkę, chcę zobaczyć, co on mi powie. Panu w różowej koszuli. Czyli wiemy, co będziemy budować następne. So, let's talk in the more doing. Let's make an appointment to inspect the construction site as soon as possible. Talk to you soon. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Patrz, tu wyleciało, ty. Zresetowało mnie. Z tej drogi. No mnie też wywaliło w powietrze. Chcesz uczestniczyć? Tak. Nie chcę. A. Teraz masz połączenie dróg, widziałeś? Ty, teraz... Jakie połączenie dróg? Czego? Gdzie? Połączenie dróg. Wcześniej miałeś puste tutaj, teraz masz połączenie dróg, że nie musisz dookoła jeździć, tylko... No, teraz jest tutaj droga. Droga masz. Poczekajcie na mnie, kurde, ja pojadę z którymś. No, to czekaj... Czek... Są jeszcze dwie ciężarówki, no gdzie jest elektryk? No, w tej asfaltowej. No to gdzie jest Jerry? Ja jestem na placu budowy. Dobra, już jestem. To czemu wy jedziecie dwoma, a trzecią kto weźmie ciężarówkę? Stój! No ja idę, tylko chłopie musiałem wejść do byle jakiej, bo mnie wrzuciło na ten. Ale tak właściwie... Opa. Ale... Przejechał. Ale tak właściwie to ja nie wiem, po co my mamy jechać teraz gdzieś ten. No to weź, zakończ odcinek, zrób... No i tak robimy, no i tak robimy, moi drodzy, bo ja nie wiem, no. Ale wy to za szybko chcecie wszystko. Ja to chcę coś pokazać, aby... Dawaj to. No. Bo my więc... chcemy zarabiać na ciebie pieniądze. Ja zaraz zobaczę, co wy tutaj zrobiliście i kto ile ma tam pieniędzy. A to pisałeś? A ja nie mogę zobaczyć waszych pieniędzy. Nie, nie możesz. Gdzie to jest? Czekaj, instrukcja umiejętności postępy. O Jezus! Firma, finanse? Chcesz wiedzieć szczerze, ile mam? No. 26 250. O. A, bo to tu jest moje i te, ja mam 32 tysiące. A gdzie to masz? Na no przelew pieniężny. W firmie. Po lewej stronie, no. Po lewej stronie jesteś no. Napisany. Przelew. Ja mam 32 tysiące, ty. No bo ja przelałem Jeremu 6 tysięcy, a ty nie. A ja mu nie dam, a pierdolę. Kurwa, zobaczcie. A dobrze, będziesz płacił teraz mandaty ze swoich, nie? Akurat. A jak? No dobra, moi drodzy, to co? To ja wykończymy. Mogę spłacić ci kredyt? Nie, brakuje autoryzacji dla twojej operacji. No, chciałem ci płacić kredyt, ale mi nie dałeś. Autoryzacji nie mam. Ty, bo jak ja bym wam dał autoryzację, to już bym widział tutaj 100 tysięcy maszyn, różnych udźwignień i innych wynalazków. Materiałów w magazynie by się nie mieściło. Nie. Dziękuję. Chcecie, żebym płacił kredyt? Oddajcie pieniądze. Ale wszystko się przyda, ty. Zlecenia kontraktowe. Mamy dwuetapowy, na przykład transport materiałów sypkich, potrzebujemy tylko ładowarki. A mamy ośmioetapowy, panie kolego. Droga, posiadłość mieszkalna, widziałeś? Dobra. 844 tysiące. Ale takich drogich nie weźmiesz, bo nie stać się na materiały. No. I czemu mnie nie stać? Zobacz, możemy zrobić na razie transport materiałów sypkich 16 tysięcy. Tam są dwa etapy. Załadujesz ciężarówkę, którą mamy, wywrotkę, ładowarko, koparkę. Później możemy zrobić domek jednorodzinny. Czekaj, gdzie ty to widzisz? Aj, no to te kontrakty za 16 600, to ja już robiłem to. No to, że ty se robiłeś, no to prawda. Jedno zrobiłem, to właśnie takie ten. To po co? Ty... No to tu masz transport, duży pojemnik, przecież masz 11. Nie, no pojedziemy dalej z kampanią, moi drodzy. Ja ci przelałem 20 tysięcy, nie przyjąłeś, bujaj się. Bo jak nie przyjąłem? Nie przelałeś. Przelałem, poważnie ci mówię. Nie przelałeś, bo ja w menu byłem, a nie. A to samo zlecenie można robić drugi raz, czy nie? Nie, tego nie robisz. Ale dobra, będziemy budować hotel w kolejnym odcineczku może i nie wiadomo. A na razie, moi drodzy, my się z wami żegnamy, trzymajcie się.
szacowane zarobki 1 487 900. 2,5. Weź na trudny poziom. 2700 jest. To co? Weź na trudny poziom. 2700 prawie. To też kontrakt. Jak bierzesz te kontrakty w kompanię, znaczy się, i tam masz pod obrazkiem, masz zakres zlecenia. Trudne, albo średnie, albo niskie. Jesteś kurwa niedołężny. Gdzie wy to widzicie? Wchodzisz z... Nie, w kompanii. Kompanii, nie w kontraktach, tylko kompanii. Prestiżowe projekty. Ale... I drugie, cicho, drugi hotel, co za widoki. Ale on i masz obrazek z zdjęcia hotelu i pod obrazkiem masz zakres zlecenia i tam sobie zmieniasz. I trudny... No to wiem. Być łatwy, średni, trudny. I za trudny możemy dostać 2 miliony 700. I to chyba będziemy robić, moi drodzy. Ale tu potrzeba... Ale właśnie, zobacz, jaki paleta, koszy. Tu już musi mieć wielką koparkę gąsienicową. Nie, wielką to jest ta mała koparka. Tą małą też dasz rady. Ty teraz pokażesz swoje umiejętności. Będziesz kopał. 3 dni. O, pompę do betonu będzie potrzebna. To jest ta duża koparka. Ale to jest z dzielnicy willowej, ty. Największa to masz. Największa to masz tą hydrauliczną. Oho. U elektryka. Komu się masz koparkę koło, masz gąsienicową, to nie jest ta duża. Ale puścił baka, dobra. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie. Hej, hej.